Cześć moi drodzy, witam serdecznie, mamy piątek, koniec tygodnia, no i przed nami kolejny odcinek z kariery Fulham London w Football Managerze 2019, oczywiście na żywo. Tak więc startujemy z kolejnym odcinkiem, no dzisiaj raczej na pewno tutaj sobie zainaugurujemy rozgrywki ligowe w Premier League, no bo jak pamiętacie z ostatniego streama za nami już kilka spotkań towarzyskich, cały czas oczywiście nie ogarnąłem jeszcze tutaj właśnie treningu, ale spokojnie, pewnie mało kto z Was miał tutaj możliwość to zrobić. Siema Mateusz, witam serdecznie. Tak więc cóż, zaczynamy, nie tracimy czasu. Siema Buri, siema Pasiak, siema Adrian. Cóż, moi drodzy, ostatnio, jak pamiętacie, no już zakończyłem kompletowanie mojego sztabu szkoleniowego. Może pokażę Wam przy okazji tak na szybko, jakich trenerów tutaj sobie ściągnęliśmy. No było ich absolutnie całe mnóstwo, wielu z nich także zwolniłem, oprócz oczywiście mojego poprzednika, czyli Slawiszy Jokanowicza, odszedł także jego asystent Javier Pereira, również Jose Sambade, czyli trener bramkarzy i wielu, wielu innych jeszcze trenerów, z tym również jeden scout James Ellis, po prostu byli oni moim zdaniem zbyt słabi, żeby tutaj no, odegrać jakąś istotną rolę w naszym sztabie szkoleniowym, natomiast zatrudniliśmy sobie nowych. Jest to mój nowy trener siłowy, czyli Darren Robinson, kolejny z trenerów siłowych, czyli Włoch Claudio Bordon, doskonale znany z FMA 18, siema Hubert, Kevin Shady będzie moim nowym menedżerem zespołu U23, następnie Carlos Corbain z Leeds United również będzie pracował w naszym sztabie. Neville Southall, znakomity trener bramkarzy, naprawdę siema Miyagi, witam. Naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam tego trenera bramkarzy, bo ma rzeczywiście genialne atrybuty, jeżeli chodzi o trening bramkarski. Neville Southall, on jest na wolnym transferze, bardzo serdecznie Wam go polecam. Walijczyk, były tutaj trener bramkarzy w... On nawet z tego, co widzę, tutaj nawet nie pracował w żadnym uznanym klubie, no bo zwróćcie uwagę, tutaj był tymczasowym menedżerem reprezentacji Walii, tutaj pracował w jakichś bardzo niskich ligach, tak więc też nie grał tutaj jakiejś ważnej roli w żadnym sztabie, no ale naprawdę te atrybuty ma wręcz znakomite, jak widzicie. Gary Neville został moim nowym asystentem, oczywiście doskonale znany, legendarny defensor Manchesteru United. Siema Marco Asensio, siema Kwadracik. Co tam u mnie Hubert? No wszystko fajnie, jest weekend, jeszcze jutro idę niestety do pracy, ale już myślami jestem przy weekendzie. No i cóż, jeszcze Richard Hall, to jest mój trener zespołu U23, Mark Chamberlain również będzie asystentem zespołu U23. Oczywiście tych wszystkich trenerów U23 zatrudniłem po to, rzecz jasna, żeby mieli oni tutaj możliwość współpracy z pierwszą drużyną. Następnie Steve Marcella, to jest mój nowy scout, podobnie jak Tony Henry i podobnie jak Piero Lombardi. Tak więc tak tutaj wygląda mój sztab po nowemu. Może tutaj pokażę jeszcze go z perspektywy. Może go pokażę tutaj z perspektywy tych gwiazdek, które tutaj no już naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Widzicie praktycznie wszędzie, oprócz taktyki obrona mamy już 4 gwiazdki. A ostatnio zauważyłem, że mogę sobie już zatrudnić, mogę poprosić zarząd o zatrudnienie większej liczby trenerów. No i to oczywiście na początek zrobimy. A tak więc dajemy sobie tutaj maksymalna liczba trenerów Fulham, aby umożliwić im większą specjalizację. No tutaj Shahid Khan, nasz prezes, oczywiście zgodził się na takie rozwiązanie. No i zwiększona liczba trenerów chyba o jednego, ponieważ mieliśmy 5, teraz mamy 6, czyli tak jest, swobodnie możemy zatrudnić, siema Adam, tak więc swobodnie możemy zatrudnić jeszcze jednego tutaj menedżera. No i rzecz jasna, to oczywiście zrobimy. Swoją drogą, nie wiem dlaczego tutaj nie działa mi licznik widzów. Cały czas mi się wyświetla, że 0 widzów, nie wiem dlaczego. Ale za chwilkę sobie to naprawimy, spokojnie, tylko sobie muszę tutaj, o właśnie, wejść w tą zakładkę. Może wystarczy tylko po prostu tutaj odświeżyć. Zobaczymy, czy to zadziała. Mam nadzieję, że tak, bo powinno. No nie, cały czas pisze 0 widzów. Nie wiem dlaczego. Kurczę, no musimy chyba jednak to zedytować. Wiecie co? Spróbujemy sobie tutaj
link odświeżyć, może to pomoże. Aha, pobierz link automatycznie, no chyba jest taka opcja ustawiona, żeby pobrać link automatycznie. No spróbujemy pobrać link automatycznie. Spróbujmy. No i cóż, teoretycznie powinno zadziałać. Zapisz zmiany. Kopiuj, zobaczymy czy zadziała. Dobra, teraz zobaczymy sobie, gdzie jest ten licznik widzów. Kurczę, no ja zawsze muszę mieć jakieś problemy. Siema Wideoton. Siema Jarosze, witam serdecznie panowie. Dobra, poczekajcie momencik. Licznik widzów, gdzie my tu mamy licznik widzów? Spróbujmy. No cóż, zadziała czy nie zadziała? No nie, cały czas pisze, że zero. No nie rozumiem tego naprawdę. Znowu chyba coś szwankuje, może strona Tip & Donation, no nie mam pojęcia. No Jarosze, być może tak, być może masz rację. Ostatnio, no prawie setka was była, tak więc super, naprawdę bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. No nic, spróbujemy tutaj ręcznie ustawić... link, może to pomoże, jeżeli nie, no to po prostu wywalimy tę liczbę widzów, no bo po co nam ona, jak i tak pod materiałem i tak się wyświetla, jaka liczba widzów jest w aktualnym momencie. No dobra, teraz może zanim to się wszystko mi wczyta, ponieważ tu mi się cały czas zapisuje na stronie ten link, który dodałem, zobaczymy. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. A w ogóle nawet sobie zły link tutaj ustawiłem. No nic, dobra, spróbujemy jeszcze raz. Licznik widzów. Tylko, że właśnie, kurczę, no nie kopiuje mi się link, nie wiem dlaczego. Spróbujmy jeszcze raz tutaj, o właśnie. Ctrl C, Ctrl V, zapisz zmiany. O, może tak będzie dużo lepiej. Aha, jeszcze Pasiak oczywiście pytałeś o to, jaki obstawiam wynik w El Clasico. No, szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć, bo pierwszy raz chyba od bardzo, bardzo, bardzo dawna zdarzy się taka sytuacja, że nie będzie ani Cristiano Ronaldo, bo oczywiście przyszedł do Juventusu, ani Leo Messiego, bo jest kontuzjowany. Tak więc, no, ciekawe, ale myślę, że jednak w związku z tym dużym kryzysem, w którym ostatnio jest Real, no, to raczej Barcelona wygra to spotkanie, zwłaszcza, że chyba... Mecz odbywa się na Camp Nou, o ile się nie mylę. Tym bardziej tutaj stawiałbym na ekipę Barcelony. No to dobra, no to w takim razie zatrudnimy sobie jeszcze tego ostatniego trenera. Trenera, który będzie odpowiadał za defensywę. Za taktykę w obronie. O właśnie, za taktykę w obronie. Czyli musi mieć dobry atrybut taktyki i dobry atrybut obrony. No dobra, znajdźmy sobie kogoś takiego. Siema Gątek, witam bardzo serdecznie. Czyli trenera, który ma i dobry atrybut taktyki, i dobry atrybut obrony. No myślę, że bez problemu kogoś takiego znajdziemy, no bo kurczę, jesteśmy fullem, mamy naprawdę niezłą reputację, chcą tutaj do nas przychodzić fajni trenerzy. Taktyka, defensywa, poziom dyscypliny, motywowanie, determinacja, dobra. No i tutaj musimy sobie jeszcze pozmieniać, aby te atrybuty mentalne były co najmniej po 10. O, już tutaj kogoś znalazłem. No właśnie, ale to jest ten trener Palermo, który nie mówi po angielsku. A ja chciałem zatrudnić trenerów mówiących po angielsku, czyli tutaj ten akurat odpada. No to dobra, weźmy sobie tutaj 14 na przykład. Czy ktoś się zmieni? O, proszę bardzo, już mamy tutaj kilku. Roberto Sensini, były piłkarz Romy, chyba tak. Nie, Parmy, przepraszam, Parmy i Lazio. Nestor Sensini, pamiętam go dobrze z Serie A, sprzed lat. No ale on nie mówi też płynnie po angielsku, czyli raczej go nie zatrudnimy. No ale dobra, może tego Davida Lowe. O, naprawdę całkiem fajnie wygląda.
trener Blackburn. No dobra, spróbujmy go tutaj wyciągnąć z tej drużyny. Dobra, trener, dajmy mu nawet 4-letni kontrakt, 120 tysięcy funtów odszkodowania, no ale w naszym przypadku to nie jest jakiś wielki... problem. No dobra, licznik widzów. No nic, musimy sobie chyba go tutaj jeszcze raz... Dane zostały zapisane, no ale kurczę, no klikam kopiuj link i link się nie kopiuje, czyli coś tu wyraźnie jest nie tak z tym linkiem dotyczącym liczby widzów. No nic, usuniemy sobie go w takim razie, jeżeli nie działa liczba widzów, no to myślę, że nie ma co tracić na to czasu. Po prostu wywalamy i dziękuję. Dobra, i jedziemy dalej. Tak więc przed nami za chwilkę kolejny mecz towarzyski w ogóle z FC Aarau. No nie, raczej mi się nie wydaje, żeby De Gea do Juventusu przeszedł. Raczej bym w tą stronę nie... Siema Piotr, witam serdecznie. Raczej bym nie myślał w tą stronę, żeby De Gea przeszedł do Juventusu za darmo. No mamy Wojtka Szczęsnego, który jest naprawdę całkiem solidnym bramkarzem i wydaje mi się, że w Juve to wystarczy. Dobra, Rüdiger przeszedł do Bayernu, a my tak w ogóle sobie szukaliśmy ostatnio zawodników do naszego klubu. No i może przypomnę, że szukamy środkowego obrońcy i szukamy z prawą skrzydłowego. I to najlepiej, żeby to były jakieś fajne talenty. Tego Odojego już mamy praktycznie sprzedanego. On praktycznie prawdopodobnie za 4 miliony funtów przeniesie się do West Bromu, ponieważ taką ofertę zaakceptowaliśmy. No i dobra, ja poczekam może jeszcze chwilę, aż tutaj się mi ten mecz towarzyski przewinie. Dobra, powracamy ze zgrupowania. Dwóch zawodników niezadowolonych z treningu, trzech tylko zadowolonych. No kurczę. Zdaję sobie sprawę, że ten trening muszę jeszcze tutaj dużo lepiej ustawić, że jak na razie, no tak powiem szczerze, no nie za bardzo go tutaj ogarniam. O, Osman Dembele się spóźnił na mecz z Interem? Serio, nawet nie wiedziałem o tym. No to rzeczywiście. No i też zdziwiło mnie ten widok kibiców FC Barcelony gwizdających na Arturo Vidala. No to oczywiście jest skutek tego, że on bardzo mocno żalił się w mediach, chilijskich mediach, kiedy pojechał na zgrupowanie swojej reprezentacji, że kurczę, że on gra mało w tej Barcelonie, że on nie tak wyobrażał sobie swoją przygodę z ekipą Barcelony. No i pewnie dlatego, pewnie stąd te gwizdy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy bawiłem się w leadership course, to znaczy, bo nie wiem do końca co masz na myśli. Kiedy kolejny live? Kurczę, no jeszcze ten się dopiero zaczął, a wy już pytacie kiedy kolejny live. No bardzo fajnie, że takie duże zainteresowanie, bardzo mi się to podoba. Myślę, że w poniedziałek kolejny live będzie, standardowo. Poniedziałek, środa, piątek, myślę, że to będą takie dni, kiedy te live będę starał się w miarę regularnie nagrywać. A w pozostałe dni, no to postaram się oczywiście wrzucać jakieś odcinki z FIFA. No i jeszcze uprzedzając wasze pytania, wyzwanie 10 lig, ja już o tym mówiłem, ale może powtórzę jeszcze raz. Wyzwanie 10 lig pojawi się na moim kanale w momencie, kiedy wyjdzie po pierwsze oryginalna, już pełna wersja, nie wersja beta, a po drugie ogromna baza danych, ponieważ ten dodatek zawsze wychodzi w momencie, kiedy no już pojawi się pełna wersja gry. Aha, kurczę. Co, że ja nie mam niby prowadzić drużynę U23? Nie rozumiem za bardzo z jakiej racji, ale dobra, no spróbujmy tutaj sztab obowiązki U23. Aha, zarządzanie sparingami, no oczywiście menedżer U23, nie rozumiem dlaczego ja mam zarządzać sparingami.
drużyny U23. No troszeczkę mnie to zdziwiło, że tak to jest ustawione, ale dobra. Aha, mam taką opcję kurs przywództwa. O kurczę, nawet nie wiedziałem o tym, powiem szczerze. No ja się dopiero powolutku uczę tego FMA nowego. Tak więc no jeszcze troszeczkę czasu upłynie, zanim ja tutaj wszystko ogarnę i będę znał wszystkie możliwości i wszystkie opcje tej gry. Ale powolutku, spokojnie. Myślę, że w miarę upływu czasu do tego dojdę. Co tutaj można, a czego nie. Dobra, i teraz tak, może podsiedźmy troszeczkę nad tym treningiem, no bo gramy tutaj za chwileczkę z FC Aarau. Tutaj mamy już 23 lipca, no i cały czas nudny jest ten nasz trening, tak więc musimy go troszeczkę urozmaicić. Myślę, że tutaj możemy troszeczkę na obronie się skupić, przynajmniej przez 2 dni. O właśnie, tutaj troszeczkę techniki, także tworzenie szans, o może coś takiego sobie tutaj potrenujemy. Stałe fragmenty, tutaj myślę, że o na przykład karne sobie postrzelajmy. Bramkarze. Taktyka, obrona. Posiadanie piłki, o właśnie, może coś takiego sobie tutaj potrenujemy. No i oczywiście niedziela, odpoczynek, jak zawsze. Dobra, myślę, że na cały trening sobie już mamy. A właśnie, zerknijmy sobie tutaj mój profil. A właśnie, gdzie jest ten trening, ten mentoring tak zwany? Gdzie ja tutaj mogę w ogóle... Aha, mentoring w treningu, aha, czyli tutaj. Czy ja mogę poprosić o to jako kurs, tak? O to chodzi, bo nie za bardzo rozumiem. Nie, teraz to wrzucili w trening, aha, czyli tutaj gdzieś w treningu mam to szukać, tak? Dobrze rozumiem, bo nie wiem do końca. Dobra, za chwilkę mecz z FC Aarau, no zobaczymy jakim wynikiem skończy się to spotkanie. Na razie nasze mecze sparingowe idą nam całkiem dobrze, ogólnie wszystko praktycznie wygrywamy. No gramy ze słabszymi przeciwnikami, nie ukrywam, ale no zostawiłem tutaj takie ustawienia, jakie już były na początku, jeżeli chodzi o te sparingi, po to, żeby oczywiście tutaj trening. O Boże, transfer, trening. Mentoring, o właśnie o to chodzi. Aby rozpocząć mentoring, dodaj do grupy. Please new name or new mentoring group. No, wiesz co, może troszeczkę bardziej się w to zagłębię, kiedy już wejdzie pełna polska wersja, może wtedy. Aha, tutaj chodzi o tą opiekę, tak? No tak więc no cóż, myślę, że spokojnie sobie to ogarniemy, kiedy już pełna polska wersja się pojawi. A na razie sobie tutaj kontynuujmy i za chwilkę przeniesiemy się do kolejnego tygodnia. Siema Dawid. Kupiłem ze strony togame.com. Z takiej strony kupiłem Football Managera w wersji beta. O, David Lowe, czyli jednak podpisał nowy kontrakt z ekipą Blackburn, czyli jednak się do nas nie przeniesie. No to dobra, musimy szukać innego trenera w takim układzie. Siema Kamil. Tak, prawe skrzydło potrzebne i środek obrony. Dokładnie, te dwie pozycje tutaj potrzebuję sobie obsadzić. Dean Holden. No kurczę, no te jego atrybuty są takie, powiedziałbym, mocno średnie. Dajmy może troszeczkę słabsze te atrybuty psychiczne, no ale kurczę, no nie za bardzo mam tutaj kogo w ogóle wstawić.
No i co? Jest ten Craig Shakespeare niby, który na początku tutaj był mi proponowany. No, defensywa 14, taktyka 16, czyli całkiem niezły. No to może jednak zatrudnimy pana Shakespeare'a, pana, który przez moment... tutaj pracował nawet z pierwszą drużyną Leicester City. Wszystkie linki do wszystkich dodatków graficznych są w opisie filmu, tak więc tam was odsyłam. Czy szkoda, że zacząłem nie słabym klubem? No myślę, że to nie jest mocny klub. No ale dobra, no jako trener niestety pana Craiga nie zatrudnię, bo on będzie chciał za dużą pensję. No trudno. Muszę szukać dalej. Ten Dean Holden no, jest taki mocno średni też. Jimmy Phillips, zobaczmy na niego. No ale on też nie będzie chciał być trenerem. No cóż, chyba musimy zostać przy tym, co mamy na razie. Chyba, że ewentualnie pana Craiga Shakespeare'a jakoś... Chociaż nie, on nie jest zainteresowany na razie przenosinami. Czy pójdę w wypożyczenia? No nie wiem do końca, czy pójdę w wypożyczenia. No może tak, no to jest bardzo dobry sposób i bardzo fajnie działa często. Więc kurczę, dlaczego miałbym nie iść w te wypożyczenia? No tutaj dobra, mamy raport dotyczący Wiktora Mosesa. No i proszę bardzo, 4 gwiazdki. Jest wystawiony na sprzedaż. No i dobra, zobaczmy ile życzy za niego sobie zespół Chelsea, bo pewnie dużo. 25 milionów funtów, o matko boska, no bardzo dużo. No ale byłbym skłonny go wypożyczyć tutaj na prawe skrzydło. Też mi go polecaliście, że on by, kurczę, fajnie całkiem się spisywał. No trochę ma słabą technikę, ale pracowitość na przykład ma świetną. Dribbling ma całkiem niezły, no dośrodkowania też ma słabe. Przyspieszenie ma niezłe i wytrzymałość. O, Wadus, grałem kiedyś tym zespołem w Championship Managerze 0304. To jest zespół z Liechtensteinu, który gra w drugiej lidze szwajcarskiej. Wtedy grał przynajmniej w drugiej lidze szwajcarskiej, nie wiem jak jest teraz. A w ogóle zobaczmy sobie, jak tam moi skauci, jak tam realizacja ich zadań. W ogóle, aha, trzem nowym skautom nie przyznałem nowych celów, czyli myślę, że możemy sobie tutaj teraz to zrobić na szybko. Kraj Europa, Francja tutaj obowiązkowo. Dobra, bo Francji jeszcze oczywiście nie obserwujemy. Włochy też by fajnie było obserwować. Włochy, okej. No i to pan Lombardi będzie robił, nikt inny. No i jeszcze Tonemu Henry coś musimy przypisać. No ja jeszcze oczywiście zatrudnię sobie innych skautów na pewno. Europa. Dobra, Francję już mamy, Hiszpanię, no w Holandii też jest dużo talentów, ale myślę, że Portugalia to też będzie dobry kierunek jak najbardziej. No i pan Tony Henry, zapraszamy. Ma już oczywiście okulary przeciwsłoneczne, tak więc śmiało. Śmiało może się do słonecznej Portugalii udać. Dobra, przekontynuujmy sobie troszeczkę. No i ja jeszcze sobie zobaczę, kiedy następny sparring, bo też nie chciałbym, żeby jakieś duże odstępy czasowe były pomiędzy tymi sparringami, no bo przyznam szczerze, że no tutaj widzę, że 11 dni do kolejnego meczu sparringowego. No to jest całkiem sporo czasu, aczkolwiek no nie chciałbym z drugiej strony też nie chciałbym, żeby co chwilę te mecze sparringowe były rozegrywane, bo troszeczkę może to mieć zły wpływ na moich piłkarzy, jeżeli chodzi o kondycję. No rzeczywiście ta kondycja może być na bardzo niskim poziomie, jeżeli oni tak cały czas będą grać. Dobra, teraz tak, jeszcze muszę sobie ustawić obowiązki U23. Pytaj, którzy piłkarze pierwszego zespołu co mecz, używaj aktualnej taktyki. Menedżerem jest oczywiście ten pan, tutaj U18 tak samo. No dobra, myślę, że tutaj nie ma już co zmieniać. No dobra, no to szukajmy może zawodników. Tak, myślę, że Jacek Bednarz raczej tak, już o tym ostatnio mówiłem, że raczej by rozwalił klub, a jest to dostępny w bazie danych. Widzieliście ostatnio pan Jacek Bednarz.
No ale nie, 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 spokojnie, tutaj syn prezesa myślę, że dobrze będzie się spisywał jako nasz dyrektor do spraw sportowych. No to dobra, szukajmy tego prawego skrzydłowego i środkowego obrońcy w takim razie. Ponieważ Odoi już praktycznie odchodzi, a chciałem wyposzyć tego Kebano, bo też tam widziałem jakiś klub zainteresowany nim. Tak więc postaram się nim szybko zająć. Zobaczmy tutaj, którzy piłkarze mają kontuzję. No, czterech zawodników na razie z kontuzjami. Na szczęście zagrożenie kontuzjami jest wysokie tylko w przypadku Alfie Moussona. No ale na razie spokojnie, żadnych sparingów nie rozgrywamy, więc... Więc śmiem twierdzić, że żaden z moich piłkarzy nie nabawi się kontuzji. Właśnie, ten Kebano, jego chciałem tutaj oddać na razie na wypożyczenie. Zobaczmy, no nie zarabia zbyt dużo, 13,5 tysiąca funtów tygodniowo to nie są jakieś kokosy jak na Premier League. Tak więc no myślę, że 150 tysięcy, gdyby nam płacili, byłoby fajnie. No zobaczymy, czy jakiś klub wyrazi zainteresowanie i będzie płacił to 100% pensji. No na razie nie. Na razie widzę, że żaden klub nie jest zainteresowany. No może tą kwotę sobie to jednak ustawiłem za wysoką. Tą kwotę, którą miałby ten klub płacić za każdy miesiąc wypożyczenia. No może dajemy 100 tysięcy funtów. Może 150 to była lekka przesada. Może tutaj troszeczkę mniejszy jednak procent, a jeżeli nie, to nawet za zero, ale oczywiście pokrywanie 100% pensji. No nie, dalej jest, a nie, proszę bardzo, jest tutaj z Brentford, 100% pensji, rotacja, koniec sezonu, akceptujemy. No czyli jednak klub jeden zdecydował się na wypożyczenie naszego skrzydłowego. Martin Ødegaard, no właśnie, kurczę, potrzebuje troszeczkę takich piłkarzy na teraz, a nie na później. Stąd też nie wiem, czy aktualnie byłby dobrym pomysłem. O, już znowu zaczyna ktoś coś wiercić. Już znowu chyba dotarło do ludzi, że dzisiaj kręcę streama. Dobra, spróbujemy jeszcze raz ten licznik widzów tutaj włączyć. Czy on w ogóle nam zadziała? Nie, dalej pisze 0 widzów. Dobra. Czyli bez sensu, czyli musimy go wywalić. No i dobra, Denis Odoi przechodzi do West Bromwich. Tak więc fajnie, jednego obrońcy się pozbywamy, za chwilę będziemy musieli sobie zatrudnić drugiego. A już w tym momencie jest to czas, w którym no może niektóre zespoły będą chciały tutaj no wystawić na wypożyczenia swoich zawodników, tak więc to jest dla mnie oczywiście szansa. No i dobra. Wysokość premii zespołowych. Dajmy wysoki w Premier League. No nie dajmy normalny tutaj. No myślę, że tak będzie najlepiej, bo oczywiście zmniejszą nam budżet transferowy. W tym momencie on wynosi 4 miliony 100 tysięcy funtów, natomiast jeżeli bym zwiększył premię, to byłoby 2,8 miliona, a w ogóle sobie jeszcze zobaczę, jaki tutaj procent, 10% tylko z transferów do wykorzystania, a pewnie przez to, że mam ujemny budżet, to jest oczywiście jasne, mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Dobra, no to moi drodzy, co, szukamy tego lewego obrońcy, najwyższy czas na to. Martin Ødegaard, no nie wiem, czy to będzie taki dobry środkowy defensor, środkowy prawoskrzydłowy. No tak jak już mówiłem, potrzebuje raczej piłkarza na już, a nie takiego bardziej przyszłościowego. Dajmy sobie wyszukiwanie na liście. Zobaczmy, czy tutaj jakiś ciekawy środkowy obrońca jest na liście. No ale nie ma, kurczę, żadnego ciekawego środkowego obrońcy. No dziwi mnie to, kurczę, w takim klubie jak Fulham nie ma żadnego środkowego obrońcy, serio. No nic, dobra, zatem może usuńmy tą opcję listy transferowej, dajmy sobie dowolny. No i tutaj troszeczkę może ustawmy właśnie te atrybuty, żeby miał niezłą siłę, niezłą grę głową i dobry odbiór. Myślę, że te trzy... Siema Mateusz. Środkowego obrońcę. Colker, no nie wiem, czy jest rzeczywiście aż tyle, na tyle dobry.
kogo my tu mamy? Winston Reed, Lejeune, Van der Horn. No, troszeczkę wolny. Chciałbym raczej kogoś szybszego. Fernando Amorebieta, on grał u nas przecież. Grał w Fulham, odszedł do Independiente. Moretti, kurczę, no nie ma tu nikogo fajnego. No, Marcin Wasilewski, no bez przesady. Jean-Yves Motto, no taki całkiem niezły, ale też wolny dosyć. No, Samba Collins, no ich raczej nie zatrudnimy sobie. Kurczę, nie wiem z czego to wynika, że mam tutaj tak mało tych obrońców dostępnych. No tak, interesowałem się tym Cahillem. No właśnie zastanawiam się, co z tym Garym Cahillem. No bo tak, on jest wystawiony na sprzedaż w Chelsea. O, już nie jest wystawiony na sprzedaż, a był przed momentem. Danny Drinkwater też jest wystawiony. O, proszę bardzo, też byłby to ciekawy pomocnik. No ale pomocników akurat, kurczę, mamy na pęczki, nie potrzebujemy. No ale myślę, że warto co jakiś czas tutaj sobie zaglądać do tych klubów Premier League, czy oni nie mają kogoś ciekawego tutaj właśnie wystawionego. Matteo Guendouzi. Chyba widziałem go na sparingach Arsenalu, tych przedsezonowych w USA. Ale całkiem fajnie się prezentował. Carl Jenkinson. Aha, właśnie, zawsze ustawiałem sobie po kwocie Mavropoulos Grek. Taki sobie. Emiliano Martinez, to jest oczywiście bramkarz. Joe Willock też dosyć znany. No ale ogólnie nie ma tutaj nikogo ciekawego. Ten Zajdzalem też wieczny rezerwowy. Volshide i Serdar Tashi. Aha, no właśnie, większy pakiet, macie rację. Kurczę, no zupełnie o tym nie pomyślałem. Kurczę, jak się to robiło? Jak się ten pakiet wykupywało? Kurczę, nie pamiętam dokładnie. Centrum scoutingu, no tutaj ja zarządzam. Budżet scoutingu. Kurczę, nie pamiętam, jak się tu wykupywało ten większy pakiet, ponieważ to było chyba tutaj dostępne, tak? Czy się mylę? Czy teraz jest budżet scoutingu i wówczas jest aha, wyszukiwanie piłkarzy, no tutaj. Aha, bo ja mam ustawione Wyspy Brytyjskie, Boże. No właśnie, no właśnie. Teraz wydajemy 120 tysięcy miesięcznie. Przepraszam, 110 tysięcy miesięcznie. No gdybyśmy wydawali dwa razy więcej, to mielibyśmy z całego świata. Jasne. Jasne, że to zrobimy. No kurczę, sorry, szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślałem. No, teraz mamy górny pakiet, cały świat. No o to właśnie chodzi. No, teraz już będzie zupełnie inaczej. Teraz myślę, że już możemy kupić lepszych obrońców, dużo lepszych na liście. Zobaczmy. Dobra, nie tak zrobimy. Zrobimy po prostu, wywalimy te atrybuty, ustawimy środkowy obrońca, pofiltrujemy po cenie i tyle. No właśnie, a gdzie tu jest napisane, czy ja przekraczam budżet scoutingu, czy nie? Bo w tym momencie tego nie widzę. No jestem co prawda w scoutingu. No nie, myślę, że ten mój budżet scoutingu pozwala na to. Dobra, zobaczmy, kogo my tutaj mamy. No za bardzo to nie poprawiło. No oczywiście już wywalamy na liście. Chyba musimy wywalić jednak tych na liście. No i dobra, niby mam ten pakiet na cały świat, ale co z tego, jak i tak pokazuje mi większość zawodników z Premier League. Nie wydałem nic ze scoutingu, mówicie, czyli
Czyli co? Czyli dalej mam pakiet... Rekomenduję Ligę Rosyjską. W ogóle wiecie, kurczę, no musimy sobie tych scoutów jednak więcej zatrudnić. Ilu my ich tam możemy mieć maksymalnie? 6, czyli jeszcze jednego możemy zatrudnić. No to zatrudnimy, kurczę, pewnie, czemu nie? No zdecydowanie myślę, że to będzie ruch w dobrym kierunku. Aha, nie przekraczam, okej, super, dobra. W takim razie jeszcze jednego skauta zatrudnimy sobie. I myślę, że... Kiedy to zrobimy, no to już poślemy go w jakiś tam inny, dany rejon świata, no to już jakoś lepiej to będzie wyglądało. Ocena umiejętności, ocena potencjału po 15. No i kogo my tu mamy? Mamy tego Budnę. Mówicie o Mitrowiciu, no ale nie mam Ligi Serbskiej odblokowanej. No nie, nie mam żadnego Mitrowicia jako skauta. Niestety. Chociaż czekajcie. Nie. Nie mam żadnego skauta Mitrowicia, tak więc musimy szukać tutaj. Roger Cross. O. Ale ja chyba go sprawdzałem już. Dobra, dajmy 14-14. Rola w klubie scout. No i dobra. No i szukajmy w takim razie. Frank McFarland. No znakomity, ale on nie chciał do nas przejść. No nie chciał pracować jako scout. O, może bardziej w tą stronę. No, praktycznie brak. Tak więc jak praktycznie brak, to praktycznie nie będziemy go tutaj Paul Moleswod, no spróbujmy jego, jest taki całkiem przyzwoity, no mało też chce zarabiać, z tego co widzę, chce być naszym scoutem, bardzo mała kwota też odszkodowania, tak więc jego sobie zatrudnimy. Dobra, tak więc tutaj mamy już wszystko ogarnięte. 20 tysięcy miesięcznie, tak, wydajemy na scouting. Myślę, że nie jest to jakaś wielka kwota, kurczę, no jesteśmy fullem, wydaliśmy 100 milionów na transfery, bez przesady. No tutaj sugestia, żebyśmy przedłużyli kontrakt z Ryanem Sessegnonem, myślę, że to jest dobra propozycja. Podpiszmy, póki jakiś dobry klub nam go nie zakosi. Dajmy mu 5 lat, on obecnie zarabia 8 tysięcy, a miałby 30. No myślę, że jak, że jasne, czemu nie, dla takiego piłkarza myślę, że warto troszeczkę pieniążków, warto troszeczkę mu więcej płacić. Roczna podwyżka wynagrodzenia, klauzula odejścia w razie spadku, ale tylko w razie spadku, 30 milionów funtów. Kurczę, on nie chce 5-letniego kontraktu z nami podpisać, no troszeczkę damy więcej jego agentowi, damy też te 30 milionów. Ale cały czas się upiera na te 3 lata, no to dobra, no to dodamy może przedłużenie opcjonalne przez klub o 3 lata i 3-letni kontrakt. O, myślę, że w tą stronę. No i dobra, i 30 milionów dalej, 3 lata. Myślę, że powinien się zgodzić. No dobra, wszystko jest ok. 3 lata przedłużony kontrakt. Aha, i nie chcę o te 2. No dobra, zgódźmy się na to. Ważne, że będzie grał dłużej u nas. Ten Kebano za chwilkę przejdzie sobie do tego Brentford. Też tutaj widzę, że Norwich też wyraziło zainteresowanie. No dobra, a my w tym czasie poszukajmy jednak tych zawodników. No ale widzę, że już tutaj piłkarzy z Bundesligi mi też pokazuje. Tylko że kurczę, no nie ma to jakichś znakomitych piłkarzy, którzy by chcieli do mnie przechodzić. No większość z nich, jak widzicie, jest z Premier League. Zobaczmy tego Riedewalda z Crystal Palace, no ale to jest raczej boczny defensor. Swoją drogą chyba z fajnym potencjałem, tak jest, znakomitym, no ale oczywiście brak chęci sprzedaży, no to jest raczej jasne. Jest też Tonelli, no i ten Rodrigo Chayo, którego też fajnie wspominam, też już od kilku FM-ów całkiem solidny.
Mówicie o tym Kahnemanie, tak? Żeby jego zatrudnić. Wiem, że właśnie coś kojarzę, że miał chyba klauzulę jakąś, tak? No nie, no teraz jednak widać tę różnicę, bo bardzo wielu mi się tutaj zawodników pokazuje. Kahneman, on jest z Gremio, tak? Z Gremio Porto Alegre. No ja nie mam niestety ogromnej bazy, ale mam nadzieję, że on tu gdzieś się czai. Chyba, że przyszedł do jakiegoś europejskiego klubu, bo właśnie nie wiem, czy nie. Tak mi się coś kojarzy. Nie, jest tutaj Walter Kahneman. Potężny środkowy obrońca, 27-letni Argentyńczyk. No, mało warty, powiem szczerze. Tak więc dobra, poprośmy skauta o raport i dodajmy go do listy życzeń. Bezterminowo. No i dobra. Jorge Meres Köln, myślę, że może być nie do wyciągnięcia. Chociaż no, druga Bundesliga, jakby nie patrzeć. Zobaczę może sobie na niego za chwilę. Aha, i w ogóle jeszcze skrzydłowego szukamy. No to też rozglądajmy się po tych skrzydłowych. No uprzedzając wasze pytania tutaj sprzed momentu. Tak, Malcolm niestety już przeszedł do jakiegoś klubu na wypożyczenie. Kurczę, szkoda, że nie wiedziałem na początku, że on jest wypożyczony. Że on jest do wypożyczenia, no bo wówczas bym go rzeczywiście sprowadził sobie na wypożyczenie. Przynajmniej bym spróbował. Na razie sobie tutaj rejestrujemy skład. I tak, dobra, poszukajmy tego prawo skrzydłowego. Zobaczymy, kogo gra nam tutaj podpowie. Dobra, dajemy tutaj prawe skrzydełko. No tam może grać oczywiście Vieto, chociaż ja bym go wolał wykorzystywać w ataku bardziej. No i zobaczmy, kogo my tutaj ciekawego mamy. Gra nam tutaj podpowiada, mamy Diufa. No ale nie mamy nawet takiej kasy, żeby go wykupić. Aaron Lennon z Burnley, no to już raczej najlepsze lata kariery ma za sobą. O, jest tutaj nasz Kamil Grosicki, zobaczmy jak wygląda. Jak wygląda Polak. Samir Nasri, wiesz co, nie wiem czy Samir Nasri byłby dobry, chociaż możemy spróbować z Samirem Nasrim za chwilę, ale chociaż on już jest wiekowy bardzo mocno, no to nie wiem, czy rzeczywiście jest to dobra opcja. Tak wygląda Kamil Grosicki, tak wygląda jego profil, no to jest raczej prawo skrzydłowy, chociaż na lewą flankę też by się, przepraszam, lewo skrzydłowy na prawą flankę też widzę, żeby się nadawał. No ale zobaczmy w ogóle, kto tutaj jest. Zinchenko. On jest oczywiście już wypożyczony. Kiko Femenia. Gdzieś go miałem w jakimś klubie, nie pamiętam, dawno temu, ale gdzieś go miałem. No niestety, tacy bardziej ciekawi piłkarze są wypożyczeni. Na przykład taki Kennedy, czy taki Sandro z Evertonu, który raczej jest napastnikiem też. Siema Pablo, witam. Aha, Nasri jest zawieszony. Tak, jest jako wolny agent. 31 lat, kurczę, on nie jest taki stary. Myślałem, że on jest dużo starszy. Jest zawieszony do końca roku. Ale za co? Powiem szczerze, nie wiem. Ale fajnie Nasri wygląda. Tylko nie wiem właśnie, za co on jest zawieszony. To mnie bardzo ciekawi. A w ogóle zobaczmy sobie, jacy piłkarze tutaj są na wolnym transferze. Może ktoś ciekawy by się znalazł. No spróbujmy tutaj jakieś atrybuty ewentualnie kluczowe dodać. Czyli tak, no dribbling na pewno, dośrodkowania na pewno, przyspieszenie na pewno. I zobaczmy. Właśnie Christian Pavon, też o nim myślałem. Milos Rasica. Milot Rasica, 22-letni Kosowianin. O, proszę bardzo. No ale kurczę, no nie wiem, czy to jest poziom Premier League. Ciężko powiedzieć, skoro on nie mieści się w Werderze. Javier Eduardo Lopez. Też mocno nie wiadomo. No Pavon. Pavon jest świetny, ale on będzie oczywiście pewnie drogi i na pewno go Boca tak łatwo nie puści. Poza tym on jest prędzej chyba lewoskrzydłowy. Everton i Valencia zainteresowane. 27 milionów klauzula. No całkiem niedużo. No jest prawoskrzydłowym. Aha, za doping. Aha. No to rzeczywiście chyba zasłużył. Dobra, i teraz tak. A jakby go spróbować wyciągnąć za raty? Tylko właśnie, ile by trzeba za niego zapłacić?
No bo tutaj na przykład daje tak, 3,5 miliona. Po występach w lidze 50 dałbym. No dobra, nie będzie 40, dałbym 5 milionów, czyli w sumie ile? W sumie 8,5 miliona, wart jest 7,5. No możemy zacząć od takich. O panie, 18 milionów, trzeba by zapłacić gotówką za niego. No już widzę, że to może się okazać niewykonalne. No wypożyczyć go raczej nie mogę, no bo widzicie, jest piłkarzem pierwszego zespołu i niech klub nie chce, żeby został wypożyczony, chyba że przedstawię wyższą ofertę. No właśnie, co oni mają na myśli, mówiąc wyższą ofertę? No nie wiem, 250 tysięcy funtów miesięcznie. Całkowity koszt 2,7 miliona. No nie byłoby to tak dużo. Chociaż raczej to nie przejdzie. No ale spróbujmy. No, nie zaszkodzi spróbować. I co? I 20 milionów opcja wykupu. Chociaż raczej wątpię, że to przejdzie. Powiem szczerze. Właśnie ten Trinsao też niezły. Z Bragi. O kurcze, fajny, rzeczywiście super gość. Dobra, dajmy sobie tutaj, poprośmy skauta o raport. Jak da 4-5 gwiazdek? 4 albo 5 gwiazdek potencjału, no to zgarniamy go. Wiem, że to jest bohater jakichś ostatnich młodzieżowych mistrzostw Europy, nie wiem czy do lat 18. Budżet mam 4 miliony funtów na razie, no dosyć niski, powiem szczerze. No, zobaczmy. Timothy Fosu-Mensah najlepiej się spisywał. Pochwalmy go. Tom Kearney troszeczkę słabo. No, niby złożyliśmy ofertę za tego Pawona, ale wiem, że chyba będzie ciężko go ściągnąć. Okorę, no nie wiem, czy on jest na tyle dobry. No, on był dobry kiedyś, nie wiem, dwa sezony temu, kiedy grał jeszcze chyba w Aston Villa. No właśnie, ten Rafa z 8, no może tego Rafę rzeczywiście. Kiedy miałem go w Benfice, no to fajnie, fajnie rzeczywiście się prezentował. No zobaczymy, zobaczymy. Właśnie, w ogóle jeszcze sobie nie zaglądałem do Portugalii. Tam też są przecież świetni piłkarze. €350 tysięcy za wypożyczenie. Ja chyba jestem nienormalny. 3,6 miliona. No nie jest to jakaś wielka kwota znowu. Kurczę, no na takiego piłkarza. On może być gwiazdą. Tylko, że czy on dostanie pozwolenie na pracę? Też jestem ciekawy. Przydzielanie numerów piłkarzom. Chyba praktycznie wszyscy mają przydzielone numery. No właśnie, i tak, Aleksandar Mitrowicz chce mieć numer 45, no to będzie go miał. Dziewiątkę chce mieć André Schürrle. Też będzie miał, proszę bardzo. 44 chce mieć Ibrahima Sisse, no reszta już tutaj nie ma specjalnych życzeń co do numerów. Okej. A w ogóle tak. Ja tutaj mam bardzo wysoki budżet płacowy i teraz mamy 136 tysięcy na plusie. Gdyby o te 100 tysięcy właśnie zmienić, 6 milionów, 7 milionów, zobaczmy jak teraz, 72 tysiące, o, a mamy 7,5 miliona już na transfery. No właśnie, ten Trinsao może być rzeczywiście świetny. Ja sobie zaraz go sprawdzę, bo jeżeli on będzie... Kurczę, wiesz co, nie sprawdzałem Lozano, chociaż... No nie, no... Wątpię, że ja Lozano sprowadzę, bo też pewnie PSV będzie chciało kupę kasy za niego, ale sprawdzę, jasne, że sprawdzę, jak najbardziej. Dobra. Spotkanie pionu scoutingu, znowu tej sugestia odnośnie tej
wali. A w ogóle czy ja zatrudniłem tego skauta wreszcie czy nie, bo nie pamiętam. No nie, jeszcze tutaj się nie zdecydował do nas przejść do końca. I teraz właśnie zobaczmy sobie na naszą listę życzeń. Kahneman, proszę bardzo, 73, Trinsao 76, całkiem fajnie. O ten Piri, którego mi też sugerowaliście, no słabiutko, tylko 58. Aha, i to jest bardziej lewy obrońca, czyli jego wywalamy tutaj stąd, na razie przynajmniej. Walter Kahneman, 73 na 100, oceniony przez moich scoutów. No brak chęci sprzedaży, to mnie troszeczkę tutaj... To mnie troszeczkę tutaj martwi. Ale tak. Słaba technika. Brakuje mu doświadczenia w reprezentacji. Musiałby nauczyć się języka. Umierać tylko jedną nogą. Bardzo odważny, stanowczy charakter. Nie wykazuje wahań formy. Par naturalnych pozycji. Nie powinien mieć problemów z aklimatyzacją. A czy on ma klauzulę? Bo z tego co kojarzę, to on miał klauzulę jakąś tam odstępnego. Aha, ale wynosiła 50 milionów. O panie. Sporo. Naprawdę sporo. No ale spróbujmy tutaj złożyć ofertę w wysokości 4 milionów funtów. 15. O kurde, za dużo. Chyba my się nie dogadamy. A jakbyśmy złożyli 4,5 teraz i po występach w lidze 54 miliony. Co wy na to? 8,5 w sumie dajemy, czyli sporo więcej niż jest wart. Po występach w lidze 50, a na razie 7. 4,5, a tu dajmy 5,5. O właśnie. No jest to, ile obrońca? 27-letni, wcale nie taki stary. Jeszcze myślę, że z 5 lat na wysokim poziomie może pograć. Spróbujmy w taki sposób. Dobra, tu jest ok, ale 6 chcieliby teraz. No nie, ja mogę dać 4,7 maksymalnie. 5,5. W sumie 12,25 byłby warty. No dobra, dam to 5,5 gotówką, ale tutaj dam 6. Co wy na to? O, udało się, udało się. Dobra, zobaczmy sobie tego Trinsao, 76, też wydaje mi się, że wysoko będzie oceniony. No i proszę bardzo, super tutaj ocena, jeżeli chodzi o potencjał. No i dobra, dajmy za niego 1 000 000 funtów na dobry początek. O, proszę, i bez problemów, siema Lampard. No właśnie to jest dziwne, no bo popatrzcie. Brak chęci sprzedaży, a jednak za 1 000 000 funtów się zgodzili i to bez najmniejszych problemów. No to mi się bardzo podoba, to mi się naprawdę bardzo podoba. Aha, no to Kahnemana już nie kupimy, ponieważ dopiero podpisał nowy kontrakt, nie jest zainteresowany. No cóż, dziękujemy panu. A Trinsao też. O kurczę. No miesiąc temu podpisał nowy kontrakt z Bragą. Serio? Nie jest zainteresowany. No trudno, no trudno. Ani jeden, ani drugi nie przeniesie się do nas. Szkoda. No kurczę, to wychodzi na to, że ja muszę chyba szukać piłkarzy, którzy nie podpisali dopiero co nowego kontraktu. Faworyt do tytułu Króla Strzelców, Salah, Aguero, Kane, Firmino, Aubameyang i Lukaku. No zwróćcie uwagę, przeciwko jakim piłkarzom przyjdzie się nam tutaj mierzyć już niedługo. No, może być rzeczywiście ciężko. Dobra, a my sobie tutaj ustalmy trening na kolejny tydzień. Może na razie będę robił tak, że te treningi właśnie będę tak cyklicznie. Co tydzień sobie tutaj ustalał na każdy kolejny sezon. Dobra, Melsworth do nas przyszedł. Pawon nie ma szans.
O, jasny gwint. No może być ciężko tutaj z tym pawonem. No dobra, na razie wycofajmy ofertę. Może w przyszłości jeszcze pomyślimy o pawonie w tym okienku. Jeszcze mamy kilka dni. Właśnie w ogóle, bo chyba już tutaj zostało zmieniony czas, kiedy się kończy okienko w Anglii. Tutaj on został dostosowany do realiów. Zobaczmy sobie, gdzie tutaj są... No właśnie, do 9 sierpnia tutaj trwa okienko, czyli no już całkiem niedługo, troszeczkę ponad tydzień i... troszeczkę ponad tydzień i okienko się zamknie, czyli musimy się spieszyć, jakby nie patrzeć. No dobra, no to w takim razie weźmy się już ostro za te transfery, ale najpierw ustalmy sobie trening na kolejny sezon. Boże, na kolejny sezon, na kolejny tydzień. No właśnie, obrona atak, czy to jest dobry... ofensywne rzuty rożne, o, myślę, że tak. I tutaj damy sobie ataki skrzydłami, no spróbujmy. Chyba, że damy po prostu ogólny atak, o właśnie, może w ten sposób. No i może w tym tygodniu po prostu będziemy sobie ćwiczyli wszystko, co kojarzy się z... co kojarzy się z... no... z ofensywą może, o, w ten sposób powiem. Tutaj, dobra, taktyka i praktyka meczowa, to może sobie zostawimy. W środę poćwiczymy sobie, myślę, że ofensywne stałe fragmenty gry. Ofensywne rzuty wolne. Tutaj też coś z atakiem. W czwartek ogólny. Tutaj może zamiast ogólnego sobie poćwiczymy. Właśnie, o. Jakiś trening fizyczny i przygotowanie do meczu. Tutaj odpoczynek. Tutaj też trening fizyczny i kolejne przygotowanie do meczu. Dobra, myślę, że tak będzie ok na ten tydzień. No i dobra, no musimy się spieszyć, no bo okienko nam się zamknie za troszeczkę ponad tydzień. Kurczę, nie wiem, czy rzeczywiście ten... Lozano do nas przyjdzie za 10 milionów, no raczej w to wątpię, raczej wy też tutaj piszecie na czacie, że to raczej mało prawdopodobna rzecz. Mi też się tak wydaje, powiem szczerze. No zobaczymy, jak będzie. Na razie no, nie spodziewałbym się cudów. Zwiększenie do 25%, o wow, super. Southampton Fulham, otrzymamy 1 200 000 za prawa do transmisji, fajnie. Za chwilkę gramy kolejny mecz sparingowy. No kurczę, no musimy sobie tutaj kogoś sprowadzić, no bo na razie jeszcze nikogo nie kupiliśmy. Pozbyliśmy się jednego piłkarza. Dobra, może nie miejmy takich wysokich wymagań, może... dośrodkowania niech będą nie aż takie wygórowane. Zobaczmy, kogo tutaj w ogóle mamy. No niestety ten Trinsao. Kurczę, bardzo żałuję, że go nie ściągniemy. No zastanawiam się też cały czas nad tym Wiktorem Mosesem, no bo... Lovro Meyer mówicie, tak? A, przez A się pisze, ok. No ale to jest OPS. To jest OPS, to nie jest skrzydłowy, nie potrzebuje takiego zawodnika. No właśnie, kurczę, ten Rafa może też będzie dobry. Rafa Silva, tak? No nie, przeszedł już do Crystal Palace, wypożyczony z Benfiki, no nie, mogłem go mieć, ale niestety wyprzedził mnie zespół Crystal Palace, szkoda. W ogóle zobaczmy, kogo my mamy tutaj w tej Benfice, no nikogo ciekawego tak de facto. Czy w drużynie B jakieś tutaj perełki się nie kryją? Alfa Semedo, no całkiem, a Delta Rapt,
też już zna Premier League troszeczkę, bo też gdzieś już tutaj grywał, ale najlepsze lata też ma już za sobą. Chris Willock z Arsenalu. Yuri Ribeiro, też bardzo ciekawy obrońca z Portugalii. Dobra, zobaczmy Porto jeszcze. Czy tutaj Sergio Consensao i jego zespół nie potrzebuje się kogoś pozbyć, kogo moglibyśmy spokojnie tutaj sobie przygarnąć. No nie ma tutaj też, nie widzę nikogo ciekawego. No dobra, zobaczmy jeszcze raz od nowa te wszystkie kluby najlepsze. Może ktoś tutaj się pojawił na sprzedaż w tych zespołach. No co, Piasa i Iguain wypożyczeni. No nie, tutaj raczej nie będzie nikogo, kurczę. Depay z Lyonu, no nie, nie wydaje mi się. Środkowy obrońca i boczny pomocnik, boczny prawy pomocnik. Tylko że potrzebuje piłkarza na teraz, kurczę, no nie potrzebuje takiego, który byłby tutaj gdzieś ewentualnie przyszłościowym piłkarzem, chociaż może to też z drugiej strony, ale raczej wolałbym piłkarza na już, że tak powiem. Tak, Depay na pewno do mnie nie przyjdzie. Viniciusa też już sprawdzałem. No, zobaczcie, nawet Kamil Gorsicki wart jest 10 milionów funtów. No to jest po prostu... To jest po prostu... dziwne. Fede Cartabia z Deportivo. Zobaczmy sobie jego. No, zawsze miałem o nim dobre zdanie. Zawsze był takim dosyć utalentowanym piłkarzem. No, ale tu słabiutki jest. Kurczę, chciałbym tutaj wyhaczyć rzeczywiście jakiegoś fajnego, utalentowanego piłkarza. Dobra, dajmy jeszcze piłkarza z przyspieszeniem dribblingiem 16. No, to już w ogóle chyba nie znajdę. Kamil Grosicki się tam pojawił, proszę bardzo. Cavaleiro, Townsend, Helder Costa, Atsu, no sami piłkarze z Premier League. Kurczę, ten Weiss tutaj fajnie wygląda. Naprawdę super. Alisson z Gremio, Brazylijczyk. No, raczej lewy skrzydłowy. No nie ma tutaj nikogo takiego. Kurczę, no ciężko tutaj rzeczywiście kogoś znaleźć. Welbeck z Arsenalu, no na pewno nie przyjdzie do nas. Nie ma takiej opcji po prostu. Dobra, no poszukajmy dalej tutaj w tej Premier League. No zobaczmy jeszcze w Liverpoolu. Loris Karius, Danny Ings. Lazar Markowicz tutaj widzę przesunięty. No ale jego akurat nie chciałem, on był dostępny. O, widzę, że Origi wypożyczony do Newcastle. Zobaczmy, czy ktoś tutaj pozostał ewentualnie taki ciekawy. No nie, nie bardzo, niespecjalnie. No zobaczmy jeszcze z tego pierwszego składu, może kogoś nam się uda tutaj ściągnąć, kto by ewentualnie no nie grał tutaj za dużo, no ale chyba nie widzę takiego piłkarza, przynajmniej nie w Liverpoolu. Simone Lofazo, no Też niezły Simone Lofazo. No też na niego spojrzę rzeczywiście. Tutaj jeszcze patrzę sobie na Tottenham Hotspur. Vincent Janssen jako napastnik. Peters jako boczny prawy obrońca. No ale mam. Kudu jako lewo skrzydłowy, ale też nie potrzebuję. Gazzaniga. No też nie mam za bardzo tutaj opcji. Dobra, zobaczmy City jeszcze i United. Może ktoś tutaj się pojawił. Elkin Mangala. O właśnie, może ten kolega. Może Elkin Mangala. Czy będzie chciał przejść w ogóle do nas? 30 tysięcy tylko musielibyśmy płacić. Jest kontuzjowany na... 2-4 tygodni. No jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, bo on się może przecież wykurować. Mam nadzieję, że przejdzie tylko przez okres... przejdzie tylko przez... no... wiecie, o czym mówię. Testy medyczne, o właśnie. Lundiama. No za chwilkę zobaczymy go sobie. Spokojnie, spokojnie. Myślę, że
No dobra, ustawimy opcjonalna przyszła opłata 13,5. No zobaczmy. Zobaczmy, czy to się uda. No właśnie, ten Lundiama to jest pewnie młody. Zobaczmy. Standard Liège. Zobaczmy, pewnie jakiś 17-latek. No nie, 24 lata. No nie, jest taki dobry. Nie, raczej mocno przeciętny. No, fizyczne atrybuty ma dobre. Poza tym jest defensywnym pomocnikiem. Nie jest typowym środkowym obrońcą. No ale zobaczymy, co z tym Mangalą wyjdzie. No Mangala, no może nie jest jakiś wybitny to piłkarz, ale... Wow, Will Foden, co to za piłkarz? Aha, to jest ten utalentowany Anglik, no ale OPS, nie potrzebujemy takiego. Brahim Diaz, no tutaj widzę, że też w City raczej nikogo nie znajdziemy. Raczej tych piłkarzy, którzy mieli wypożyczyć, to już powypożyczali. Zobaczmy jeszcze do United, kto tam ewentualnie by mógł być. Marcos Rojo, no proszę bardzo, kolejny fajny, ciekawy zawodnik. No właśnie, David Neres z PSV, też całkiem ciekawa opcja, ale myślę, że też będzie drogi. Ale zobaczymy, tutaj Diogo Dalot widzę, że jest na wypożyczenie wystawiony, ale to jest prawy obrońca. Ja prawych obrońców to mam bardzo wielu. No może tego Rojo jeszcze ewentualnie. No na razie sobie go dodamy do listy życzeń. Zobaczymy, jak z tym Mangalą tam wyjdzie. No i dobra, zobaczmy tutaj jeszcze do rezerw Manchesteru United. Chong, młodziutki. A właśnie, pisaliście o tym piłkarzu. Tuan Zebe przeszedł do Aston Villa niestety na wypożyczenie. No i jest tutaj cały czas ten Darmian, którego i tak United nie chce wypożyczyć. Ten Kellum Gribbin też z czasem staje się świetnym piłkarzem. Ayer z Celticu. No dobra, zobaczmy tego Ayera, skoro tak naciskacie. No. Całkiem powiem szczerze, ale drogi, bardzo drogi. 8 milionów. Nie wydaje mi się, żeby go sprzedał tanio zespół. Paulinho z Leverkusen. Zobaczmy. Zobaczmy Paulinho z Leverkusen. Paulinho. No fajny, ale lewoskrzydłowy. Ale naprawdę całkiem solidny. No i co? No i nikogo tutaj nie mamy. Zobaczmy Dortmund. Ponownie. Czy ktoś się tu nie pojawił? Axel Zagadou. To też jest całkiem niezły środkowy obrońca. Kiedyś będzie naprawdę świetny. No dobra, przekontynuujmy sobie ze dwa razy. Nie, Songo, jeszcze nie. Dobra, oferta za Mangale zaakceptowana. Jeżeli sam piłkarz się zgodzi, no to mamy. Tak mówicie, że ten Okore? No dobra, zobaczmy. Aalborg? Nie, na pewno nie. Taniutki jest. Słabiutki, w ogóle przyspieszenie 9, podania 10, nie. Taki piłkarz odpada zdecydowanie. Za 6? Nie, no mi się wydaje, że jest wystawiony za 13,5, chyba że to jego wartość była 13,5. Bo jeżeli tak, no to jasne, już to zmienimy czym prędzej. Karenelli rozpoczyna kurs trenerski, super. Dobra, wiecie co? Aha, właśnie, jeszcze tutaj przypomniał mi jeden z moich asystentów, że może przydzielimy trening indywidualny piłkarzom, którym jest to potrzebne. Tylko właśnie, gdzie tutaj są te sugestie dotyczące treningu indywidualnego? Potrzebuję więcej ogrania. Powinien trenować indywidualnie, poprawić długość dokładnych wyrzutów z autu. Długie wyrzuty, ok. Alfie Mawson.
W ciągu ostatniego miesiąca stał się odrobinę gorszym piłkarzem. O, proszę. Jako defensywny pomocnik może być wytrenowany. No, ale tutaj nie ma żadnej sugestii dotyczącej. Tutaj też Maxime Le Marchand, długie wyrzuty. Proszę bardzo, cyk. Team Ram, nie ma nic na temat dokładność rzutów rożnych, tak? Czyli rzuty rożne. Ale nie ma tutaj nic takiego. Rzuty rożne, a jest, rzeczywiście, sorry, nie zauważyłem. Timothy Fosu-Mensah robi postępy na treningach. Długie wyrzuty z autu, tak samo w przypadku Joe Bryana. No dobra, no to niech poćwiczę te długie wyrzuty. Stefan Johansen. Powinien trenować indywidualnie, bo poprawić attacking movement, ok, czyli poruszanie się w ataku. Serii, dokładność rzutów wolnych. Dobra, Aguissa powinien potrenować strzały. Tylko właśnie, czy może przed strzały potrenować? Nie widzę tutaj nigdzie nic takiego. A są strzały, jasne. Kurczę, ja to rzeczywiście jestem ślepy. Kurczę, ten Kearney fatalnie na treningu w ogóle mi się tutaj prezentuje. Jest niezadowolony z treningu. Jest niezadowolony ze zbyt wysokiej intensywności treningu. Powinien trenować indywidualnie, poprawić rzutów rożnych, tak? No to ustawmy mu tutaj rzuty rożne. Kebano. Wykonywaniem rzutów wolnych. Powinien trenować indywidualnie, poprawić dokładność rzutów wolnych. Dobra, czyli tutaj też rzuty wolne ich sobie trenuje. Wykonywanie rzutów wolnych. Andre Schürrle. Tutaj nasz Scott Parker nie ma nic do powiedzenia. Kamara. Vieto. Potrzebuje więcej ogrania. No i Mitrović też tutaj nic nie ma do powiedzenia. Dobra, no to moi drodzy, co? Scouting, lista życzeń. Zobaczmy, co z tym Mangalą wyjdzie. Z Marcosem Rojo także. A ja sobie pozwólcie jeszcze jedną kawę zrobię i za chwilkę do Was wrócę. Dla mnie taka godzina na kawę to jest jednak wcześnie.
Okej, okay, przepraszam za chwilkę nieobecności, jestem z powrotem, tak więc jedziemy dalej. Już za chwilkę wkroczymy sobie w ogóle w miesiąc sierpień tak de facto, tak więc zobaczymy, czy kogoś tutaj... Jovane Cabral ze Sportingu, Thomas Vermaelen. Aha, właśnie tego Mangale miałem zobaczyć. Kurczę, w ogóle miałem mu zmienić tą ofertę. Dobra, Ryan Sessegnon podpisał nowy kontrakt. Super, no to jest jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w naszym zespole. O ile nie najbardziej utalentowany, tak więc fajnie, że się udało z nim ten kontrakt podpisać. Aha, właśnie miałem zobaczyć na tego Mangale po pierwsze. Aha, za 6,75 jest wystawiony, no właśnie. No to dajmy tak, transfer. Wycofaj ofertę, ok. Dobra, i 6,75 oczekiwano, dobra. Sorry, no przeoczyłem, zaoferowałem się tutaj tym jego wartością chyba. No właśnie, mamy mega pensję. No ale na szczęście będziemy płacić tylko 30% tej kwoty, tak więc bardzo niedużo. A w zamian zyskamy całkiem solidnego środkowego obrońcę, którego będziemy mogli potem sobie wykupić za całkiem niedużą kwotę. Dobra, koniec sezonu, 0,30%. Ok, myślę, że teraz pójdzie dużo łatwiej. No i dobra, szukamy już na gwałt tego skrzydłowego. Pół godziny streama, nie wiem, czy w ogóle zdążymy zacząć te rozgrywki ligowe, tak jak zaznaczyłem sobie w tytule. No jeszcze dwa mecze towarzyskie, myślę, że zdążymy. Dobra, zatem poszukajmy sobie tego skrzydłowego teraz już tak na 100%. Zobaczmy w ogóle, co moi skauci tutaj przygotowali. Francja, a sami piłkarze Nicei. Boscali. Tu jest jakiś Jobello w ogóle oceniony na 65, no nie jakiś znowu dobry. Melo, no całkiem. Dobra, zobaczmy, co pan Henry znalazł w Portugalii. Luis Felipe, Pasos de Ferreira, napastnik. No, taki Pedrinho, środkowy pomocnik, też całkiem przyzwoity. Cheng Tosun, no to jest napastnik, którego raczej na razie nie potrzebujemy. No właśnie, ten Rumen Loftus-Cheek, ten ostatni autor hat-tricka w meczu Ligi Europy, Chelsea z Batę. Też tutaj bardzo wysoko oceniony, no ale na razie nie na sprzedaż. Mamy Diouf, Darren Fletcher, Matthias Jürgensen. No nie, oni raczej na razie odpadają. Dobra, zobaczmy, co pan Talbot znalazł w Hiszpanii dla nas. Juanpi, Malaga. O, proszę bardzo, jak wysoko oceniony w ogóle jest. 83 byłby fantastycznym nabytkiem. No ale OPS raczej. Kurczę, no ja takiego piłkarza nie potrzebuję jak OPS. Ale tu jest jakiś skrzydłowy. Alex Mula, raczej lewy. No nie jest jakiś świetny. Tutaj znowu mamy jakiegoś Federico Riquke, Urugwajczyka. Też wysoko bardzo ocenionego z kolei. 86, czy on jest aż taki dobry rzeczywiście? Nie wiem, może to stosunek jakości do ceny i dlatego. Alex Robles, 19-letni boczny obrońca. Aleksander Szymanowski, to jest chyba ten Argentyńczyk z polskimi korzeniami. No, ale też nie jest jakiś wybitny. Dobra, szukajmy dalej. Zobaczmy we Włoszech. O, to jakiś piłkarz z Juve Stabi. Pietro Lombardi tutaj pięciu piłkarzy nam przygotował. Caicedo. 3 miliony by tylko kosztował, całkiem niedużo. Miguel Veloso. No jego akurat nie potrzebowałem. Montolivo Moretti. No na razie to nie są ciekawi zawodnicy. Kurczę. O, Diego Laxal tutaj jest gdzieś chyba wypożyczany. Tak jest. Bertolacci też nie potrzebujemy. No Bonaventura byłby świetny, ale nie na sprzedaż pewnie. A w U20 to raczej tu nikogo ciekawego nie znajdziemy. No dobra, zobaczmy jeszcze tutaj w kilku klubach Serie A ewentualnie. No co, może ta Fiorentina. O, Federico Chiesa byłby genialny, ale jego cena mówi już sama za siebie. Dobra, zobaczmy jeszcze Romę. Coric.
Manor Solomon, jakiś Izraelczyk. A właśnie, a ten Chengiz Inder też wygląda genialnie, no ale pewnie Roma mi go nie wypożyczy za żadne skarby. Tak, uważany za ważny element pierwszego zespołu. No, w Romie chyba też nikt ciekawy w zespole U20 się nie czai. Luca Pellegrini. A tutaj nie ma nikogo dobrego. Dobra, zobaczmy jeszcze Inter. Może kogoś wystawili na wypożyczenie. No, ale sami mają tutaj mnóstwo wypożyczonych zawodników. Tutaj Miranda wystawiony na własne życzenie. No, jest niezły, ale ma już 33 lata, kurczę. No, też 6 milionów sporo. Jak na 33-latka. Dobra, też tutaj wszyscy powypożyczani oczywiście. Cała plejada wypożyczonych zawodników. W ogóle mieli to ukrócić. No Milenkowicz pewnie się nie zgodzi, bo tu już jest pewnie ważnym elementem, tak mi się wydaje. W ogóle tutaj przekwalifikowałem troszkę na obrońcę środkowego. Tak, też jest ważnym elementem pierwszego zespołu. No nie ma szans, nie ma szans, żeby tutaj go wyciągnąć. A właśnie, pisaliście o tym Lofazo. Simone Lofazo, zobaczmy sobie na niego. No kurczę, on nawet już nie jest tutaj skrzydłowym nominalnym, tylko zrobili z niego OPS. Ewentualnie jeszcze zobaczmy sobie na Lazio. Tego Mauricio na środek obrony, no taki sobie. Wallace, oczywiście piłkarz, który zawsze jest tutaj wykupywany praktycznie. Alessandro Murgia, o, to jest fajny zawodnik, ale nie potrzebuje zawodnika na środek pomocy. Kurczę, zawsze mi tutaj wpadają fajni zawodnicy na pozycje, których nie potrzebuję. No nic, dobra. Kurczę, no. Dobra, jedźmy dalej. No ale Murgi na razie nie potrzebujemy. No może tym Mangalom się uda. Jeżeli przejdzie testy medyczne mimo tej drobnej kontuzji, no to fajnie. Poczekam oczywiście miesiąc, aż się chłopak zregeneruje. Faworyt do miana najlepszego młodego piłkarza. No próżno szukać oczywiście tam piłkarzy naszych. Niestety. Dobra, zobaczmy w ogóle, kto tutaj jeszcze jest wystawiony na listę transferową. W ogóle ze wszystkich piłkarzy. Nawet nie patrzmy po pozycji, a tylko i wyłącznie o, na liście. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Tom Cleverley, Umar Nias, Conor Wickham. No sami praktycznie piłkarze z Premier League. Danny Drinkwater. Carl Jenkinson, Sanchez Mino, zobaczmy sobie jego. No całkiem przyzwoity, powiem szczerze. Patrick Herman, o właśnie, może jego. Może jego na prawe skrzydło. Szybki, niezłym dryblingiem. Co wy myślicie na ten temat? No Caldare już patrzyłem, nie ma szans. No przeskautujmy sobie Patricka Hermana, zobaczmy. Finn Bertels, Bertolacci nie, odpada. Kevin Monepake, nie wiem, czy to też jest prawo skrzydłowy, czy też nie. Nie, raczej lewo. Romo Amalfitano, środkowy pomocnik. Marco Fabian. Prawy obrońca, no raczej nie potrzebuje. Aleksander Esfain, no też kojarzę, że to nie jest jakiś świetny zawodnik. Jano Ananidze, no swego czasu świetny talent z Gruzji. Nathan Dyer, no może on ewentualnie. Wiem, że swego czasu miał niezłe atrybuty. No tutaj takie sobie. Esteban Granero. Marco Pajac. O proszę bardzo, jakie fajne nazwisko. W Chorwacji pewnie się z niego nie śmieje, ale w Polsce myślę, że miałby przerąbane.
Dobra, tego Mauricio z Lazio już widziałem. Maciej Makuszewski. O, proszę bardzo. Shanghai SIPG. Ale no nie, nie, nie. Raczej za słaby. No ciężko tutaj będzie kogoś znaleźć. Kurczę, no. Ewentualnie zobaczmy jeszcze wystawione na wypożyczenie. No i kogo my tutaj mamy? Fauseni Diabate. Młody zawodnik Leicester. Alexis Castro. No, też taki sobie. Verdi z Napoli. Nie, 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 nie wydaje mi się. Alex Berginie. Też taki sobie. Dominik Liwakowicz, ale to jest bramkarz. O, jest nasz Janek. Właśnie pytaliście się, jak wygląda. No tak wygląda Janek. Też jest na wypożyczenie wystawiony. No nie, moim zdaniem za słaby. Adama Traore też. Kejlum Odouda. No nie ma tutaj nikogo ciekawego. Pedro Rocha z Spartaka Moskwa. Właśnie, zobaczmy sobie jeszcze ewentualnie na tego Hirvinga Lozano. No ale on pewnie 15 milionów warty. No 11. No myślę, że będą chcieli za niego 20, to takie minimum. Zobaczmy też, jakie kluby się nim interesują. No nic, musimy chyba przeczekać praktycznie do końcówki okienka. Może ktoś wówczas sobie sprowadzi jakiegoś, jakiś klub sobie sprowadzi po prostu jakiegoś nowego gracza do siebie. No i odda mi wówczas któregoś ze swoich graczy. Dobra, Kebano przechodzi do Brentford, do końca sezonu, super. Gdzie kupiłem FMA? Na stronie togame.com. Wpisałem kod rabatowy CMRF2Game i miałem rabat, ile? 10%? Chyba tak, nie pamiętam dokładnie. Dobra, gramy tutaj mecz towarzyski, potem znowu mecz towarzyski i znowu spotkanie z Southampton. No nie wiem, czy zdążymy sobie w ogóle ten mecz zagrać. Giovanni Cabral. Okej, okay, jasne, sprawdzę go. Ale to za chwilkę. Dobra, Mawson nam powraca. Nie wiem, czy ja mam w ogóle takiego zawodnika. W bazie danych. A jest. Giovanni Cabral, Sporting. Portugalczyk. O, całkiem, muszę powiedzieć. Całkiem niezły. Sprawdzę tylko jedną rzecz. Kiedy on podpisał nowy kontrakt z klubem? 25.06.2018. Nie ma szans. Na 100% się nie zgodzi przyjść. Bo powie, że dopiero co podpisał nowy kontrakt z klubem. No niestety, taka jest smutna prawda. Dobra, jeszcze chwileczkę sobie tutaj przewiniemy przynajmniej ze 2 dni. No i zobaczymy, czy wówczas może kogoś się uda pozyskać. No myślę, że ten Mangala powinien przyjść do nas. Bo duża szansa, że u nas miałby pierwszy skład. No a proszę bardzo, za tydzień już koniec transferów w Anglii. Mepam z Brentford. No dobra, zobaczmy też tego zawodnika. Ale na SO raczej... Czy gram coś w FIFA? No coś tam grywam sobie w Ultimate Team. Na razie rozegrałem sobie kilka spotkań, no ale widać było, że ta przerwa... Siema Oliwier. Widać, że ta przerwa roczna, ponieważ w FIFA 18 nie grałem w ogóle. Grałem ostatnio w 17. Ta przerwa roczna jednak troszeczkę zrobiła różnicę. No nie oszukujmy się. No Kahneman niestety nie do wzięcia. Tak, tego Trinsao oczywiście kupimy, no bez dwóch zdań. Myślę, że zostawimy sobie go na liście życzeń. No i cały czas się zastanawiam, co z tym Pawonem, kurczę. Jakbyśmy dali teraz 6 milionów,
po występach 50 w lidze dali 10 milionów, w sumie 16. No kurczę, myślę, że dobra oferta jak na takiego zawodnika. No ale oni chcą 10 gotówką, właśnie to mnie dobija najbardziej. No damy im 6,75 gotówką, tu damy 12. Proces następnego transferu, no dajmy im 10. 8, no już zaczynamy się gdzieś tutaj dogadywać. 6,75, dajmy 13. 7,5. No nie bardzo mi to leży, no ale dobra, zobaczymy, może w jakiś sposób tam zmodyfikujemy budżet płacowy i to przejdzie, zobaczymy. Siema Adrian, witam. Nie, Markowicz już nie jest na wypożyczeniu z Liverpoolu, niestety, już nie jest. Tutaj widzę jakaś oferta za Brahimiego z Monako. Laxalt wypożycza. No niestety, Mangala odrzucił naszą propozycję wypożyczenia. Aha, jeszcze Inter złożył za Pawona. No nie, na pewno ich nie przeskoczymy, jeżeli chodzi o... No proszę bardzo, oni już dali 11 milionów. No coś czuję, że będzie ciężko tutaj z nimi wygrać tę rywalizację o Argentyńczyka. No cóż. Czasu już niedużo, bo zaledwie 5 dni zostało do zamknięcia okienka, a my musimy znaleźć jeszcze dwóch zawodników, jakby nie patrzeć. Kurczę, chyba będziemy musieli zrezygnować z tego Pawona, no ale zobaczymy, co z tym Marcosem Rojo. No też ma potężną pensję. Poprosimy skauta o raport, czy on w ogóle zgodzi się do nas przejść na wypożyczenia. No i chyba tego Mousesa zgarniemy, już nie będziemy się tutaj... Aha, i w ogóle brak zainteresowania wypożyczeniem. No to super. To na pewno do nas nie przyjdzie. Haksabanowicz, tak? Seat Haksabanowicz, zobaczmy. No, młody, perspektywiczny, ale nie prawoskrzydłowy niestety. Dobra, wywalamy sobie go tutaj w ogóle z listy życzeń. No i jeszcze tak, jeszcze myślę, żeby tutaj, kurczę, De Ligta by nam nie wypożyczyli, żeby się tutaj ogrywał, mielibyśmy świetny środek obrony, De Ligt i Calum Chambers. Gary Cahill widzę, że też już usunięty z listy transferowej. Kurczę, naprawdę ciężko w tym FM-ie się szuka wzmocnień, powiem wam szczerze. Palomino, zobaczmy. O, ciekawy całkiem. Ciekawy Argentyńczyk. 28 lat. Zobaczmy na jego raport. 3,5 gwiazdki. Szacowane koszty 6,25. No, całkiem nie najgorszy, powiem szczerze. Capitelli, Luca Capitelli. Troszeczkę... za słaby. Dobra, zobaczmy, kogo inni nam tutaj wynaleźli. Mikael Antonio. O, to też jest całkiem niezły, skrzydłowy. O, jest dostępny na sprzedaż Mikael Antonio. Może on by tutaj rozwiązał nasze problemy. Chociaż troszeczkę nisko oceniony, tylko na 60. Aha, tego Mepfama miałem sprawdzić. Ok. Chris Mepham, środkowy obrońca Brentford. Nie, słaby. Znaczy, nie jest zły, ale czy ja wiem, czy taki świetny aż. No 20 lat ma dopiero, kurczę, jakby nie patrzeć. Wychowanek Brentford, ale na razie nie. Na razie takiego piłkarza nie potrzebujemy. No a co powiecie o tym Mikaelu Antonio? No świetnie gra głową jak na skrzydłowego. Dribbling też ma niezły. Przyspieszenie, szybkość ma niezłą. Siłę ma niezłą. Jest Anglikiem. Nie, Origi jest wypożyczony do Newcastle już. Jeffrey Bruma, ale to jest William, Gerhard Szymanowski, Marvin Stefaniak. Zobaczmy na niego.
23 lata, ale też nie jest to prawoskrzydłowy. Danny Talbot, zobaczmy kogo on nam tutaj wynalazł. Nathan Ake, no właśnie, to byłby świetny obrońca. Genialny, no ale co z tego, jak jest tak wiele wart? Junior Stanislas, może on na skrzydło? O, całkiem taki solidny. No ale te kwoty też tutaj bardzo wysokie. Lion Cooper z Leeds United. No, myślę, że stać nas na kogoś lepszego. Brit Asombalonga. O, pamiętam, że całkiem niezły z niego napastnik był swego czasu. Miro Stoch widzimy słabiutko oceniony. Zobaczmy tutaj na Enrego, kogo nam jeszcze Paulo Enrique z Vitória Guimarães. Pedro Enrique, przepraszam. O, 25 lat. Ale też, no, tylko te atrybuty fizyczne ma dobre. Marcela też tutaj nikogo nowego na mnie nie przypisał. A, zobaczmy jeszcze do PSG, bo tu jeszcze nie patrzyliśmy. Rabiot. Tak, dokładnie. Origi to bardziej napastnik, to też jest druga sprawa. Kevin Campbell, o, Choupo-Moting gdzieś wypożyczony, do Girony, kurczę, no byliby tutaj fajni zawodnicy, no Lo Celso już wcześniej do Betisu, to wiem. Zobaczmy, że tutaj w rezerwach ktoś fajny jest, o, Hesse, może on, może Hesse właśnie, to jest bardziej lewoskrzydłowy, a poza nim nie ma tutaj nikogo ciekawego. Tak, 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 sąsiady szaleją, niestety. Taki urok nowego bloku, co zrobić. Dobra, zobaczmy jeszcze na Monaco i na Lyon. Gdzie to nasze Monaco? O, tutaj. Adama Traore, niepotrzebny nam. Drużyna rezerw. Jordi Embula. Też nie ma nikogo ciekawego. Jordi Gaspar. No dobra, jeszcze Marsylia i Lyon, zobaczmy. No, też nie wydaje mi się, żeby tutaj kogoś ciekawego mieli na zbyciu. Dobra, Lyon. Memphis Depay oczywiście raczej nie na sprzedaż. Maxwell Cornet, jego chyba akurat miałem w Fulham w 2016 FM-ie. O, Jan Gambiła, może ten chłopak. Francuz, potężny środkowy obrońca. No jest całkiem niezły, powiem szczerze. I bardzo mało warty. Poproś skauta o raport. I dodajmy go do listy życzeń naszej. Bezterminowo. On ostatnio grał gdzie? Nie w, to, w Torino? Nie. Ostatnio grał w Lyonie. Właśnie. No i całkiem niezły piłkarz, zobaczmy. Tottenhamu Lamela, nie, raczej nie ma szans na Lamelę Tottenhamu, niestety. Raczej on do nas nie przyjdzie, niestety. Zobaczmy w ogóle tutaj transfery. Adrien Silva, Matis de Ligt, Rüdiger, Weigl, no ale to wszystko za dużą kasę naprawdę. Eggenstein, Luan do Napoli, Bender, Ignacio Camacho, no ale... No, Trinsao, super, ale niestety brak chęci przejścia do naszego klubu. No i dobra, zagramy sobie kolejny sparring z Union Saint-Gilloise, to pewnie jakiś klub z Belgii. Nie ma Emery'ego w Monaco tutaj jeszcze w tej mojej karierze. Dobra, zobaczmy, jak się spisaliśmy. Całkiem fajnie. I Tom Kearney, proszę bardzo, Tom Kearney, dwie bramki w dwie minuty, no i Abubakar Kamara. Dwie bramki w 45 minucie, wow. Bardzo ciekawy wynik tego meczu był. Timothy Fosu-Mensah tym razem. Świetnie się spisuje. No a znowu Tom Kearney słabiutko. Tylko, że co z tego, jak on świetnie się spisuje w sparingach z kolei. No będę miał ból głowy przy wystawianiu
składu na pierwszy mecz Premier League. Chyba muszę zmienić tytuł tego odcinka. Troszeczkę późno, ale lepiej późno niż wcale. O, właśnie. Bo zaczynamy walkę w Premier League. No, troszeczkę... Fulham oraz uznały, że Stan Paweł nie spełnia ich oczekiwań. Co? Nie rozumiem za bardzo, o co z tym chodzi, ale dobra, nieważne. Odrzuciło pańską ofertę. Aha. Nie zamierzam wchodzić w szczegóły. No niestety nie będzie u nas Pawą grał na pewno. Silva, on przeszedł do... Czy chodzi ci o tego Adriana Silva? Jeżeli tak, to on przeszedł do Sevilla. Nie wiem, czy... Może nie o Adriana, tylko o... O tego napastnika, który jest wypożyczony do Sevilla. Tego z Milanu. Chyba o tego ci chodzi. Jeżeli tak, no to on przeszedł do Sevilla na wypożyczenie. Tak więc na pewno do nas nie przyjdzie. Dobra. No cóż, może coś się tutaj jeszcze zmieniło, aczkolwiek wątpię, żeby... A właśnie, czy ten Young Gambiła już został oceniony? 61, słabiutko. Słabiutko, kurczę. A zawsze miałem go za solidnego obrońcę. O, 3 gwiazdki potencjału. No, widzimy, że tutaj wielu piłkarzy, jest wielu obrońców lepszych od niego. Widzę, że jego atrybuty są całkiem niezłe. No, waleczność ma niezłą, siłę, sprawność. Całkiem solidny, ale widocznie nie na tyle. No a widocznie, a zobaczmy, Marcos Rojo, w ogóle zobaczmy, czy chciałby przejść. Brak zainteresowania wypożyczeniem. No i wszystko jasne. Ruben Diaz, no raczej wątpię, żeby on chciał do nas przyjść. To pewnie Porto, bo to chyba jest piłkarz Porto, będzie chciał za niego bardzo mocno wygórowaną kwotę, o tak delikatnie mówiąc. Dobra, Roman Saiz, Mauricio z Lazio, Tyus Browning, Nukan z RB Lipsk, też słaby. Stefan Standberg z Krasnodaru. Kurczę, no chyba nie znajdziemy. Chyba nie znajdziemy tego środkowego obrońcy jednak. Ciężko będzie, bardzo ciężko. Chociaż to jeszcze nie jest taki dramat, ale gorzej by było chyba z tym skrzydłowym, bo skrzydłowy też by mi się w ogóle bardzo przydał. Mikael Antonio, Patrick Herman. O, Patrick Herman wysoko oceniony, 75 na 100. To co, może zgarniemy Niemca? No kurczę, no mało chcą za niego. $2,5 miliona tylko, to myślę, że duża okazja. Stream do 19.30, no myślę, że tak 19.15. Przyspieszenie. Słaby fizycznie jest oczywiście. No nie wiem, czy by się w Anglii sprawdził, kurczę, no ale chyba nie mamy wyjścia, bo to jest chyba w tym momencie najlepszy piłkarz, którego tutaj mamy. Mikael Antonio widzimy, nie dość, że drogi, to jeszcze słabo oceniony, tylko na 60. Tylko że z kolei, no, lepiej by się odnalazł w realiach Premier League. Chociaż, no dobra, zgarniemy tego Hermana na wypożyczenie oczywiście. I opcjonalna przyszła opłata 2,5 miliona. No, bo jeżeli się fajnie spisze, no to pewnie. Czemu mielibyśmy go nie wykupić? 1,9 miliona by nas kosztowało to wypożyczenie. No, myślę, że całkiem niedużo. No i 2,5 miliona ewentualny wykup. Dobra, bierzemy Patricka Hermana. Nie, Rafa z Benfiki jest już wypożyczony gdzieś. Nie pamiętam teraz już dokładnie gdzie, ale gdzieś jest wypożyczony. No właśnie, no właśnie. Nie chcę tutaj... na razie talentu. Na razie chcę piłkarza na już, a na talenty przyjdzie czas. Myślę, że ten Trinsao zrobię wszystko, żeby go ściągnąć w zimowym okienku. Zostawię sobie też tutaj troszeczkę groszy, żeby jednak
do nas przyszedł. No a myślę, że Patrick Herman tutaj spokojnie do nas przyjdzie. No, doskonale mnie znacie, powtarzam to wielokrotnie. Ja lubię wypożyczenia, tak więc myślę, że te wypożyczenia tutaj jednak na razie będą przodowały. Dobra, poszukajmy jeszcze raz tego środkowego obrońcy. No bo mamy już ile? 3 dni na dopięcie tych transferów, bardzo mało. Christian Almeida to jeszcze jakiś jest, ale też nie za dobry. Tyus Browning, słabiutki. No chyba już nikogo nie ściągniemy. No spróbujemy tak, jak to się mówi, na ostatnią chwilę. Kirikesz z Napoli. No możemy spróbować, chociaż wątpię, żeby go nam Napoli oddało, bo to będzie chyba raczej... To będzie chyba raczej no jeden z podstawowych piłkarzy. Proszę bardzo, Barcelona oferuje 26,5 miliona funtów za Ozier. No myślę, że to pierwsze okienko transferowe ono nie będzie takie bogate. Natomiast no wydaje mi się, że jednak w tym zimowym już coś tam poszalejemy, zwłaszcza jeżeli jakichś fajnych piłkarzy sobie, jeżeli będziemy mieli troszeczkę więcej kasy na jakichś fajnych piłkarzy, no to pewnie. Dobra, tutaj mamy trening zespołu U23 ustawiony przez naszego asystenta. No i ostatni mecz sparingowy, no i ten mecz w Premier League, rozegramy sobie. Nie, NBA ma już 32 lata, poza tym nie jest środkowym obrońcą, tylko defensywnym pomocnikiem, tak więc on odpada. Verdasca z Saragosy, no tego, takiego piłkarza akurat nie znam. Dobra, kapitan Tom Kearney, Mawson jako zastępca. Okej, okay, jestem jak najbardziej za, nie będziemy tutaj zachwiewać tej hierarchii. No dobra, z racji tego, że na Patryka Hermana jakoś dużo nie wydamy, w związku z tym praktycznie większość tej kwoty, którą tutaj mamy, pozostanie nam na jednak tego środkowego obrońcę. Paul Dame tutaj też wysoko oceniony, Angelo Ogbonna. Grzegorz Krychowiak nawet tutaj się przewija. Timo Baumgartl ze Stuttgartu, no on raczej troszeczkę słaby. Rodrigo Chayo, pewnie on by nie dostał pozwolenia na pracę, dlatego tutaj, chyba że on jest w, nie wiem czy nie ma drugiej narodowości, no właśnie, Włoch. No chyba że ewentualnie jego sobie ściągniemy. No ale ten Wolfsheid jest słaby, kurczę, no ja go sprawdzę. Filip Wolfsheid, no już nie jest na wolnym transferze, już jest w Strasburgu, no ale widzicie, no słaby jest. Przeciętny, o, co najwyżej przeciętny. Lukas Klostermann z Lipska, Ferrari z Sassuolo. Maicon z Galatasaray. Bruma, no Bruma też jest całkiem niezły i koszty też nie są jakieś wysokie. Może jednak Jeffreya Brumę ściągniemy sobie. No, siłę ma niezłą. O, Oxford, tego piłkarza bym chciał u siebie. No ale on jest raczej, ma status nie na sprzedaż. Ale tak z głupia, no złóżmy ofertę. 7 milionów, pewnie będą chcieli 107. 195, aha, czyli jasno dali mi do zrozumienia, że... No nie chcę Ramosa kupić, no ale... Kurczę, no przynajmniej jakiegoś Chiellini'ego albo Barzagliego. No nie, no chyba już będzie ciężko kogoś znaleźć. Joachim Andreasen, to też jest ciekawy środkowy obrońca, Duńczyk. No nie, chyba raczej już nikogo nie znajdziemy. Ciekawe co z tym Janem Bednarkiem, kurczę, zobaczmy jakby go nasi skauci ocenili. Tylko, że nie wiem, czy
czy rzeczywiście jego wyposażenie by się nie mijało z celem po prostu. No bo tak de facto chciałbym znaleźć obrońcę, który wskoczyłby mi do pierwszego składu od razu obok Kaluma Chambersa. Bielik chyba jest gdzieś wypożyczony. No właśnie próbowałem tak robić, że konkretne atrybuty i szukałem i nic to nie dało niestety. No myślę, że ten Patrick Herman już do nas przejdzie na spokojnie, że tam się nic już złego nie wydarzy. No dobra, spróbujmy jeszcze raz z tymi atrybutami. Dobrze gra głową i dobrze kry... Dobra gra głową i dobre krycie. No i zobaczmy. Ryan Shawcross, Van der Horn, Tonelli Boyata, Alan Franco. Wow, genialny. Ale nie ma drugiej narodowości. No nie, na pewno nie dostanie pozwolenia, ale kurczę, patrzcie na niego. Alan Franco, świetny środkowy obrońca z Independiente. Lautaro Gianetti. O, to już raczej słaby. Davide Biraski. O, proszę bardzo. To jest kozak. Eder Alvarez Balanta. No w tym FM naprawdę fajnie wygląda. Uszkodzenie łydki, kontuzja. No tak z ciekawości sprawdźmy, ile by kosztował. Osiem, no całkiem niedużo. Tylko, że właśnie to jest to, że jest kontuzjowany i może nie przejść testów medycznych. Raczej na pewno tak będzie. Juan Forlin, 30 lat. Slobodan Rajkowicz, raczej słaby. O, Abdenur jest dobry, ale jest wypożyczony. Oscar Duarte. Całkiem, całkiem. Pablo Golz, 33 lata, ale też całkiem niezły. Na jeden sezon mógłby być. No nic, moi drodzy, chyba wszystko wskazuje na to, że na kolejnym streamie sobie po prostu rozegramy tą końcówkę okienka i wówczas już na pewno rozpoczniemy i zainaugurujemy sobie rozgrywki w lidze angielskiej, no bo na razie, no cóż, no nie znalazłem mojego wymarzonego środkowego obrońcy. I na dzisiejszym streamie już tego nie zrobię. No prawdopodobnie tak na 99% naszym nowym skrzydłowym będzie Patrick Herman. A ten Paul Dammett też dosyć młody, ale raczej boczny, przepraszam. No dobra, jeszcze sobie tak przeglądnę mniej więcej, kto by tutaj mógł do nas przyjść. No ale nie ma już tutaj nikogo ciekawego. Tak więc nie będę już tutaj może szukał na siłę. A tak więc co mogę powiedzieć? No po prostu tylko i wyłącznie pozostaje mi pożegnać się z wami. Bardzo serdecznie dziękuję wam dzisiaj za przybycie. Też blisko 50 osób dzisiaj było na streamie, więc bardzo serdecznie dzięki za obecność. No i cóż, widzimy się moi drodzy po weekendzie, w poniedziałek. Ja już sobie tutaj tylko zapiszę szybko grę. I wówczas zainaugurujemy sobie rozgrywki angielskiej Premier League. Pierwszy mecz, przypomnę, rozegramy sobie z Southampton. No i zobaczymy, jak moje nowe Fulham sobie poradzi. Mamy jeszcze 3 dni zamknięcia okienka transferowego. Może jeszcze jakieś transfery na tym poniedziałkowym streamie się pojawią. Wcale tego nie wykluczam. No i już bardzo blisko, bo już dosłownie za kilka dni pełna wersja i oficjalna premiera Football Managera 2019. Wreszcie zagramy sobie w pełną wersję, już nie w wersję beta w przyszłym tygodniu. Tak więc ja już nie mogę się doczekać. A wam bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i życzę oczywiście miłego weekendu. Nabierzcie sił na przyszły tydzień. Widzimy się oczywiście prawdopodobnie na poniedziałkowym streamie. No i tradycyjnie wszystkie informacje na ten temat pojawią się
na moim fanpage'u facebookowym, na który Was tradycyjnie jak zawsze odsyłam. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam. Na razie.